przyjechali nasi przyjaciele i oczywiście zrobili nam niespodziankę. Za każdym razem robią nam niespodziankę. Jakiś czas temu przywieźli nam dwie sadzonki wiśni, a dzisiaj przywieźli nam to. Piękne dwa wrzosy. Strasznie chciałam mieć wrzosy na naszym ogródku, więc w ogóle mega. Winogron, więc mamy już tutaj jeden i tutaj drugi. Przy okazji tutaj doszły moje sadzonki, które będę wsadzała sobie naprzód. To są akurat irysy. To będzie gdzieś tutaj na tej rabacie naszej. To jest barwinek. A tutaj są irgi. Tylko najlepsze jest to, że zamówiłam irgę szwedzką. Już u mnie rośnie, ale wygląda trochę inaczej niż ta. I trochę zgłupiałam. Ponieważ wydawało mi się, że zamawiałam tylko irga koral, bodajże się nazywa, gdzieś tutaj jest taka mniejsza. Natomiast przyszła mi też taka wielka, dwie takie wielkie sadzonki i rzeczywiście je zamawiałam, ale kompletnie nie pamiętam po co. A teraz pokażę Wam, co robią nasi znajomi. Tu jest nasza Angelka. A tutaj udają, że pracują. Jędrek, ale Ty tego nie powinieneś robić. Dlaczego? Bo Ty masz robić tam. A, przepraszam, już był ogród. Robimy ostatnią grządkę do naszego... A ona chyba jednak będzie mniejsza. Czy nie? Tak, grządeczka będzie stała tu. Także będziemy mieli zrobiony już w końcu cały... Boże. Jaki? Ziołowy ogródek. Potem tylko rabaty. Tutaj sobie jakoś fajnie pomyślę, jak obkopię sobie malinki i będzie gotowe. Bo ja chciałem powiedzieć do siebie z przyszłości, że jest przyszłości, że jest trzecia w nocy, idź spać. Tak, nie wyglądaj na tu matko, idź spać. Tak, podobno Michał ogląda do ze trzeciej nad ranem. Plan jest taki, właśnie się dowiedziałam, że, o, kalosze naszego dziecka, że będziemy zbijać jeszcze jedną dzisiaj, to znaczy nie my, tylko chłopaki. I będzie to już pierwsza grządka do naszego ogródka warzywnego. Zobaczcie, jaką mamy piękną łąkę kwietną. I to jest, słuchajcie, łąka kwitna. Ona nam kwitnie jak szalona. Od momentu, jak zakwitły pierwsze kwiaty, nie wiem kiedy to było, chyba w czerwcu, kwitnie cały czas. W przyszłości będzie tutaj płotek, więc będzie pięknie. O, mam jakiegoś węża. Czy to nie jest padalec znowu? Czy to za skroniec, czy padalec? A to nie była żmija? O, widzę. Nie. Malutki. O, tu jest. No, chodź. A to nie jest padalec? Padalec chyba. A już nie ma, poszedł sobie. Ale mamy miliony mrówek. Ale zaczęliśmy mrówki? Możemy przewrócić na drugą stronę, to pani powie, czy też trzeba odbić, poprawić, tak? Idźcie mnie ze słonecznikami, jeśli nie bezpiecznie. Niech tu jest, to nie jest słonecznikami. Co się dzieje? Gdzie jesz tym mieczem? Dobra. To, co trzymacie, to powinny być te boki, bo widzę, że są krótsze. Tak, są krótsze. Jak będzie pięknie, a my to potem wkopiemy. Cudownie, dziękuję. Co? Na imię Kacper, od 20 lat zajmuję się budową skrzynek, polecam. Janusz Pol, tak, cały czas działamy, cały czas pracujemy. Jakby, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że takie skrzynki budujemy tak naprawdę w 5 minut. Tyle nam to zajmuje. Prosta konstrukcja, raptem kilka gwoździ. Jesteśmy ekologiczni, zajmujemy się... Dobra, skończ już. A co to za grubasek? MGR inżynier. Ło Boże, jak telefon mi zleciał. Ło Boże. Można równo robić i nieźle żyć. Słucham. Jest to pytanie technologiczne. Dlaczego ty przymocowujesz tak to do tego statywu? A dlaczego nie wkręcisz po prostu telefonu do tego statywu? Bo nie umiem. Mogę? Wyłącz, nagrywam. W montażu odcinek pierwszy. Kasia uczy się montować telefon na statyw. Jestem debilem. Okazało się, że to się da połączyć jedno z drugim. A mnie to tak wkurzało. Jędrek, dziękuję Ci bardzo. Cieszę się, że jesteś bohaterem mojego życia. Jestem debilem i tyle. Tak, jakby nikt nie wiedział, słuchaj, jakby się nie wiedzieli, to da się zrobić takie fajne rzeczy. Dziękuję. Proszę, proszę bardzo. Satisfaction.
Dosyć mi.